Zbliżają się ferie. Jak co roku dla dzieci, które ferie spędzają w mieście, instytucje kultury przygotowały szereg atrakcji. Jednym ze współorganizatorów ferii jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, która na ten czas proponuje wiele bardzo ciekawych zajęć, warsztatów i zabaw. Zaczynamy z przytupem, że tak powiem, bo zaczynamy wielkim balem karnawałowym. To już jest pewnego rodzaju taka tradycja, albo zaczynamy, albo kończymy nasze ferie balem. Także w pierwszy poniedziałek ferii zapraszam wszystkich. Wszystkie dzieci chętne na bal, to jest bal otwarty, tutaj zapisy nie obowiązują. Przez 3 kolejne dni będą odbywały się zajęcia z kolorowym potworem Doktorem od Emocji. Będą to zajęcia dla dzieci w wieku od 9 roku życia. To już taki mój pomysł. Chciałabym popracować z dziećmi, ze stałą grupą dzieciaków przez 3 dni, aby porozmawiać o emocjach, o tym, co jest istotne, dlaczego się pojawiają, co oznaczają, a potem chcemy przejść razem z naszym bohaterem, kolorowym potworem, przez emocje, poprzez tworzenie zestawu samoregulacji emocji, czyli takiego specjalnego pudełka, do którego będą dzieciaki mogły włożyć różne rzeczy, które pomogą im w trudnych sytuacjach. Piątki w ferie będą przeznaczone dla młodzieży nieco starszej. Czyli nazwaliśmy to sobie 14+, czyli będziemy prowadzić takie zajęcia warsztatowe, teatralne dla nieco starszej młodzieży. Drugi tydzień ferii zapowiada się równie interesująco jak pierwszy. W poniedziałek zaczynamy teatrem, Teatr Żywego Słowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przyjeżdżają do nas z piękną baśnią o muzykantach z Bremy i tutaj te warsztaty będą połączone razem, ten spektakl będzie połączony razem właśnie z warsztatami. Kolejny dzień to spektakl teatru Blaszany Bębenek. Jeszcze ze świąteczną ofertą, bo Grinch, magia świąt, ale oni nigdy nie zawodzą, więc na pewno będzie to cudowny, śmieszny i ciekawy czas spędzony u nas w bibliotece. Inne atrakcje przygotowane przez bibliotekę to klocki Lego, warsztaty teatralne z amatorskim młodzieżowym teatrem Obibok oraz rodzinne planszowanie. Staraliśmy się, proszę Państwa, te zajęcia skroić na miarę naszych możliwości i spowodować, żeby one były różnorodne. Zajęcia dla dzieci i młodzieży, nie tylko feryjne, cieszą się zawsze ogromnym powodzeniem. Szczegółowy harmonogram ferii znajdziemy na stronie internetowej Biblioteki i Ostrowieckiego Browaru Kultury.